Inga Marciniak, dobry wieczór Państwu, czas na prognozę pogody. A dziś same dobre informacje, ponieważ pogodę w naszym kraju kształtuje układ wyżowy, a wraz z nim napływa do nas ciepła masa powietrza, a to oznacza tylko jedno, że jutro będzie ciepło i słonecznie. Sprawdźmy szczegóły. Noc jak na maj będzie jeszcze bardzo zimna, bo na termometrach od zera do zaledwie 2 stopni. Możliwe przygruntowe przymrozki, dlatego drodzy Państwo proszę pamiętać o swoich wrażliwych roślinach w ogrodzie i na balkonie. W regionie również zimna noc, od 1 do zaledwie 2 stopni powyżej zera. Niebo niemal bezchmurne, ale po tej zimnej nocy przyjdzie przyjemny i ciepły dzień, bo w ciągu dnia słonecznie na terenie całego naszego kraju. Termometry pokażą od 14 stopni na południu oraz na północy naszego kraju do 16-17 w centrum i na zachodzie. W naszym województwie również piękna wyżowa pogoda, o deszczu nie ma więc mowy. Na termometrach od 16 do 17 stopni, na barometrach 1024 hektopaskale, warunki biometeo korzystne, tak jak i jakość powietrza, która w naszym województwie jest jak najbardziej dobra, a więc warunki atmosferyczne wręcz zachęcają do planowania czasu na świeżym powietrzu. Jest duża szansa, że pierwsza połowa maja nie będzie deszczowa. Na tę chwilę w przyszłym tygodniu przelotnie może popadać tylko we wtorek na termometrach od 13 do 16 stopni. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego i dobrego wieczoru.